Dzień dobry. Jeśli jesteście po raz pierwszy na kanale, nazywam się Ania i dziś opowiem Wam, jakie towarzystwo roślin wybierałam dla róż. Zapraszam do oglądania odcinka. W tym miejscu rosną róże, takie dosyć wysokie. Tutaj widać, ale ona około, no, będzie miała ze 2 metry. No i obcinam sobie lawendę. Tak, takie jesienne przecinanie jest akurat wysoka, natomiast takie mniejsze stanowią bardzo fajną obwódkę dla róż. Także można też, to jest takie chyba standardowe połączenie, wydaje mi się. Ale u mnie właściwie lawendy były pierwsze, a w tym miejscu, a róże później. W tym roku zima była naprawdę bardzo ostra i większość lawend mi po prostu wypadła. Takim połączeniem dla róży, tu akurat jest czerwona róża, są żółte rudbekie i zawilce. Zawilce różowe, ale one takie są delikatne. Róże nad nimi panują, są bardzo wysokie, więc tutaj akurat nikt nikomu nie koliduje. Róża musi się wyróżniać i to jest podstawa, tak? Róża jest najważniejsza i tu gra pierwsza skrzypca. Drugim takim połączeniem, tu jest jedna różyczka, tu jest druga różyczka, tam jest trzecia, one teraz tworzą pąki kwiatowe, ta już kwitnie teraz po raz drugi. A takim innym połączeniem jest pomidor, który sam wyrósł z kompostu przy nawożeniu róż. Oczywiście lawenda. To jedna siostra, bo ja miałam bardzo dużo lawend, ale po tej zimie naprawdę mi wypadły. Była dosyć ostra w naszym rejonie. Róże nazywane są królowami kwiatów, natomiast u mnie muszą dzielić swoje panowanie z innymi na grządce. Stosuję raczej takie rośliny, które nie rywalizują z różami, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj akurat jest lwia paszcza, która rośnie pod, ma delikatne białe kwiatki i one zdecydowanie nie kolidują z piękną różą angielską na tej rabacie. Wyrósł pomidor tutaj, ale ja go nie wyrzucam, bo ma takie piękne owoce, w tym jednym miejscu jest tak dużo słońca. Więc jednemu pozwoliłam rosnąć. Kiedy jest zielony, też tworzy ciekawe zestawienie z różami. Ale pomidorki zbiorę, a róże dalej będą kwitły. Także warto eksperymentować z zestawieniami, bo może akurat Wam się spodobają i będziecie chcieli je powtarzać. Więc ogrodnik zawsze eksperymentuje i także warto. W tamtym roku rosły na tym miejscu lawendy, ale one wypadły mi po zimie, więc w miejsce zajęły róże, lwie paszcze. Zawilce na 2 lata mi zniknęły, one potem z korzonka odbiły, tak? W jakimś zimie one zniknęły i teraz tu panują róże, więc są królowymi tej rabaty. Tutaj widać różyczki, które mają drugie tworzenie kwiatów i dalej na dalszym planie białe floksy, które bardzo ciekawie też się komponują. Dalej są piwonie, one przekwitły i tworzą zielone tło dla róż. Strasznie gryzą. Marijajku, już nie można nakręcić chwili. Pod czerwoną różą o karbowanych płatkach rozrósł się wiesiołek ozdobny, który tworzy kobierzec o intensywnych, żółtych kwiatkach. Jest to niewysoka bylina, która jest odporna i silnie się rozrasta. Zimozielonym dopełnieniem są bukszpany formowane w kule. Ogrodzenie ozdabiają róże pnące i wiciokrzewy.
Tu połączenie róży, która jest najwyżej, lilii, begonii stale kwitnących i najniższe piętro stanowią stokrotki. Tu w dalszej części rabaty jest różyczka The Fairy. To jest akurat taka delikatna różowa i ona ciekawie się komponuje z przycinanym, formowanym jałowcem. Te pędy długie tworzy i one wplatają się między te kule jałowca i też jest ciekawy widok, więc one tworzą też bardzo długie te pędy i cały czas kwitną, właściwie do grudnia, w grudniu też kwitną, to zależy oczywiście od aury, jaka jest. Więc ten jałowiec tworzy tu na dole taki niebieskawy odcień, który bardzo dobrze się komponuje i na górze te kule też tworzą taką ramę i ciekawe połączenie. Tak, bo jest gipsówka, ona nawet przekwitnie, wygląda bardzo ciekawie, bo ma taką jakby delikatną chmurkę tworzy i nad nią są, tu jest różyczka jedna, ona tworzy nowe kwiaty, ona już kwitła i kiedy kwitła gipsóweczka też delikatnie na biało, drobne kwiatuszki tworzyła taką chmurkę, a nad chmurką była róża. Kiedy róże kwitną, ta róża i ta, to wtedy nie ma jeszcze kwiatów jeżówki, rudbeki, więc także nie ma mieczyków, nie ma dzielżanów i one właściwie tu są najważniejsze. Teraz tworzą nowe pędy kwiatowe i przez ten czas panują na tej rabacie jeżówki, rudbekie, mieczyki, dzielżane, więc to wszystko tak jakby przechodzi płynnie. I nawet gdy te będą już kwitły, rudbekie już będą miały mniej tych kwiatów, jednak nie będą ze sobą rywalizować o to, kto jest najważniejszy, bo róża będzie mocniej kwitła, a rudbekie coraz mniej. Tu jest kolejne połączenie róży z hortensjami bukietowymi, więc tu jest jeszcze są jałowce, iglaki i kiedy kwitnie róża, pąki hortensji są zielonkawe i tworzą też bardzo ciekawe według mnie zestawienie. Teraz podwójnie, po raz drugi będzie kwitła róża i hortensja będzie się przebarwiać na taki lekko różowy kolor i też to ciekawie wygląda. Też jest takie ciekawe zestawienie, bo z jednej strony są iglaki, kolor żółty, kolor zielony, zawilce i poniżej też w pierwszym planie jest trawa, piórkówka, więc a tu są róże, więc też jest według mnie ciekawe zestawienie. Róż pasują też różnego typu szałwie, ale takie o drobnych listkach, drobnych kwiatkach, drobniejszych listkach. Wtedy to też nie robi konkurencji, natomiast bardzo ciekawie współgra. Tutaj zaczynają się ta fairy po raz drugi tworzyć pędy kwiatowe, więc ona bardzo długo będzie kwitła, tu następna. I właściwie to rudbekie teraz tu panują na rabacie, ale one też zaczną będą przekwitać, a róże pozostaną. W tym roku pomysłodawcą wszystkich rabat z różami była moja mama. Bardzo ciekawie to wszystko zestawiła, a ja Wam o tym opowiedziałam. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeśli się podobało, zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania filmu, podzielenia się nim. Jeśli chcecie się podzielić, co u Was, jakie zestawienia Wam się najbardziej podobały i co się sprawdziło, proszę o komentarze. Dziękuję.